Siemano widzowie, siemano. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić dalsze z przetrząsanką. Ja niestety widzowie, przed odcinkami, które teraz były nagrywane, to cztery odcinki. Musiałem jeszcze resetować ustawienia kierownicy na nowo, żeby widziałeś wszystko, także było roboty, ale nagrywam, bo trzeba. Dzisiaj sobie trochę porobimy, nie? Czekajcie. Nie było. Porobimy i będzie gitara. No i pozdro dla DJ-a Perły. To od niego secik. 11 miesięcy, jest. Się napijemy, widzowie. Jest 30, jak ja to nagrywam. Bardzo późno godzinek na moje nagrywki. No i sobie poprawimy, widzowie, tamto. Ale tu trzeba też to poprawić, widzowie. Przetrząsanie i tego wszystkiego. Teraz poprawię tak samo i... Będzie elegancko. Przedstawiamy na zimku. Kolejna łąka wejdzie, słuchajcie. Zaraz jedziemy w tamtą stronę. Przeprawimy sobie kosy, bo wiadomo. Wszystko było gitara. No to bardziej. Jest tak trochę. Nie przestrzeniam to. Dobra, no kawałek to jeszcze przeżyje się, wiadomo. Znaczy się altami poprawić. Przepijmy. Dobra. Ja to jest przetrząsanie, czy nawet ktoś mi mówi, że coś źle robię, to robię dobrze. Nie, nie, my na... No, skrapianko. Wyjdziemy sobie jedną rurkę do koła i będziemy sobie tak ładnie grać. Jeszcze trzy łąki i stały razem z tą co robię. Na razie. I że nie jest to zły wynik, jakby nie patrzeć, ale może jednak jest. Ale to wszystko do tego, że no, trzeba to trochę hodować. Też byłem szukać, rozglądać się za luksusem. Jeszcze kupić. Spokojnie to luksus będzie, bo trzeba poczekać tak czy siak. Moim
kwarcie. Jak się uda, to zrobię tą łąkę. Mogę. Hej, bogini, spadłaś prosto z nieba. I ja tak radia, urodą mnie ośniewasz. Czerwone usta i długie czarne szpile. Chcę z tobą spędzić tej nocy piękne chwile. Piąta nad ranem. Skoro powracamy z sannem. Ty bardzo chętna zarobię skręca. Zabawmy się dziś. Pierwszy podcast przez środek. Wy wiecie, widzowie. Powinien się tak robić, tylko się dookoła jeździć, ale ja wiecie. W Ralu też jest tak robię. Było na spoko. Szczerze, jakbym chciał nawet tak robić, to bym musiał tak jechać. Zresztą pokażę sobie, że to chodziło. Widzowie, drugi odcinek co nagram już jutro, bo będziemy się męczyć coś o tej godzinie. Się nagra jutro, słuchajcie, a jutro będzie ten ostatni odcinek ze wschodniego, będzie będę mocny. Bo wy to będziecie oglądać jak dzisiaj, chyba w poniedziałek. Jak dobrze mi się wydaje. Tak, żeby wiecie, ładnie to weszło, ale to jest coś było. Tak, bo właśnie to jak chcecie to ładnie wyrównać, to mi się tak trochę wtedy takie jajko zrobiło. Ale spokojnie, to się wszystko wyrówna, będzie elegancko. Dobra, tam po prostu jest uformowane, tutaj się dwa razy jeszcze też przyjedzie. Tam i będzie to pole cała łąka zrobione dla tego typu tutaj, nie? Muszę wyjaśnić.
Ja już nie będę wam pokazał tej ostatniej, jak robię, bo wam to się znudzi, ale jeszcze kawałek wam pokażę. To będzie to poza odcinkiem. No i... No i tyle, nie? Będziemy kończyć ten odcinek. I będziemy zjechać w sprawie na Ursusa. Tylko, że ten Ursus, którego chcę kupić, jest w totalnym stanie krytycznym po prostu. Także no, trzeba się liczyć z tym, że on do remontu do wszystkiego idzie. Blachy, wszystko to totalne dużo zużycia, także. Także no. Wszystko będziemy robić i zamontować. Słuchajcie, jeszcze przed na kukurydzę musimy zdążyć, ale zrobimy remont. Na razie mamy lato, także jeszcze się z tego trzeba. Znaczy jesień, nie? No jeszcze to kukurydzę na kiszonkę. Jeszcze zostały tak 3 tygodnie. Także. Myślę, że jak dobrze pójdzie, to się do dołu włożyć. Jeszcze wyjedzie. Ale będzie zawsze, słuchajcie, lepszy tutaj niż nie. Znów przetrząsanko i... Zaczniemy, nie? No fajna jest taka zgrabiarka w sumie, bo nie musicie mieć dwóch rzeczy. No. To szeroka jest, słuchajcie, bo pająk ja bym chyba mniej nawet robił, mi się wydaje. To jest minus jeszcze taki, że ona wystaje trochę, więc prawie z tym trzeba uważać trochę, jak się z tym mięsi. Ale tak to myślę, że to jest tak spokojnie. Na to co, słuchajcie, oferuję tam przestrząsarkę. Po czyjeńce pojedziemy, ale spokojnie, to się nic nie stanie przecież. I ludzie tam kryją te zęby kastionowskie, tylko będą podwiedzione. Ale dobra. Patrzcie już ile ma zrobione. Już mówię, to jest elegancko, nie? No, trochę nie tego, ale spokojnie to się zgrabi i tak ususzy się od słońca, także... Dobra, ja będę się żegnał z wami. Nie, to już wam po prostu pokazywał tej nudnej, męczącej roboty, jaką jest to przesząsanie i zgrabianie, patrzę tutaj te dwie tylko zostały. No.
na kolejny odcinek będziemy właśnie u Jesusa, pojedziemy oglądać, myślę, że na pewno go kupimy. No i będziemy zaczynać remont, nie wiem, powoli, nie wiem, jakiś. Także słuchajcie, dzięki za oglądanie, na razie i siema, cześć.